Hej, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już odcinku z gry Warcraft 3 The Frozen Throne na mapie Lordaeron The Aftermath, wersja 1.4.2, gdzie mieliśmy taki rozpierdol, że ojeju. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, o co chodzi, jeżeli nie, to musicie to koniecznie nadrobić. Słuchajcie, w poprzednim odcinku na końcu powiedziałem coś, że chciałem, mam jakiś pomysł na plan albo coś. Jedna osoba, a w zasadzie Yuri, zaproponował mi rozgrywkę, rozegranie całego Warcrafta 3 i zastanawiam się nad tym. Z jednej strony jest to bardzo fajna opcja, bo chętnie bym sobie odświeżył tą całą historię Warcrafta, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo wciągająca, ale z drugiej strony na pewno nie chciałbym robić tego sam. Z racji tego, że jest opcja kooperacji w Warcrafcie 3, więc na pewno będę chciał zrobić to z kimś. Czy na poziomie insane? Nie wiem. Wydaje mi się, że jestem zbyt chujowym strategiem, żeby przechodzić to na poziomie insane, ale nie zmienia to faktu, że można spróbować. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Będziemy starać się... Będę starał się dążyć do tego mimo wszystko, żeby to było na poziomie insane, ale jeżeli będę naprawdę chujowy, to będę grał na poziomie normalnym. No, ja nie ukrywam. Dobry byłem w RTS-ach kiedyś. Teraz to jest bardziej granie w Counter-Strike'a, czy też granie w RPG. I to nawet niekoniecznie komputerowe, ale papierowe. O wiele dłużej się tym zajmuję, więc może moja propozycja jest taka. Jeżeli Yuri, to oglądasz, w tym momencie proponuję ci zagranie wspólnie Warcrafta 3 koopa na poziomie insane, a później się zobaczy, jak będzie nam szło. Jeżeli przyjmujesz, to napisz w komentarzu, jeżeli nie, to napisz, że nie. Może być to naprawdę ciekawa rozgrywka, może być to naprawdę ciekawa sytuacja, tym bardziej, że Yuri jest bardzo fajną, obeznaną osobą w świecie gier papierowych, RPG-ów. W tym również Warcrafta 3, za co swoją drogą dziękuję za zaproszenie mnie do jednej z rozgrywek RPG-owych. No ale o tym pewnie dowiecie się wkrótce, bo prawdopodobnie ja też będę starał się to nagrywać. I może nawet nie tyle nagrywać to w formie wizualnej, ale raczej w formie samej nagrywki dźwiękowej z dodanym jakimś obrazem. Kiedyś wrzucałem na poprzedni kanał dużo takich RPG-ów. Później przestałem. Kilka na moim laptopie jeszcze czeka, ale one były takie bardziej jednostrzałki. To nie wiem, czy jest sens je wprowadzać do rozgrywki. Na mój kanał. Może tak, może nie. Zobaczymy. Dobrze, wróćmy do tego, co się działo. W zasadzie nie mam pojęcia, co się działo. Ja bym chciał rzucić po prostu rozgrywkę w dalszy tryb. Okej, już przynajmniej wiem, że atakują nasze oddziały. Atakują górę. Tutaj był jakiś port krasnoludzki, ale już go ewidentnie nie ma. Zobaczmy archiwum, co coś się działo. Oprócz tego, że pozabijali bohaterów, no nie, nic się nie działo. Even Dark Iron Dwarves have launched a plot of capture Elf of the Softlands. Okej, czyli krasnoludy zdradziły swoich sprzymierzeńców. Bran Bronzebeard, brother of Magni and leader of Explorer Guild has been slain. Super. W tym momencie jest bardzo fajna rzecz, bo mogą sobie przyzywać te wyjebane golemy, które są naprawdę potężnym sprzymierzeńcem w bitwach. Natomiast może też być fajny... O! Ogólnie fajne krasnoludy mają strzelców, bo oni są niewidzialni. Tak z natury. Krasnolud stwierdził, że na własną rękę będzie walczył z płonącym legionem i raczej nie będzie starał się doprowadzać do walki z innymi. Ja się zastanawiam, jak to wyjdzie. Old gods... O matko. Czy to znaczy, że on teraz jest sprzymierzeńcem? Nie. Ale widząc te robaki, mi się wydaje, że oni poszli do Yoxarona. Nie. Nie poszli, ale powinni. Do Deathwinga też nie poszli. Deathwing sobie śpi. I zapisz replaya. Koniecznie!
Why don't elves go Illidari? Bo może nie potrzebują. O! O! O, fuck. W sumie, jakby Forsakeni wraz z krwawymi elfami się... Maligos? Leader of the Blue Dragons have... Co? Wow! Ja bym chciał wiedzieć, o kogo chodzi. Maligos. To jest... Leader of the Blue Dragons have overcome magic through Azeroth and declare war of all mortal races. Co? Halo, muszę teraz przelecieć po wszystkich bohaterach, bo nie rozumiem, czy ktoś dostał Maligosa, czy to jest po prostu element rozgrywki, gdzie po prostu przychodzi Maligos i wszystkich napierdala? Tutaj mamy Alexei Barov. Okej. To jest w ogóle dziwne, że on mimo wszystko ma dużo tych wojsk. Patchwork. Aleksandros Morgan. No, ma Aleksandrosza. Z Corrupted Deathbringer. Nice. Tu? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. Halo. Gdzie mógłby być Maligos? Maligos by mógł stąd przyjść. Z, bo tutaj były smoki, z tego co pamiętam. Chyba, że może nawet stąd. Nie, tu? O! O kurwa. Przyjrzyjmy się temu, bo to... Wróć. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Dalaran atakuje Maligosa, który leveluje. A to będzie naprawdę słabe. W momencie, jeżeli go zabiją... Oj, a to jest naprawdę już bardzo możliwe. W momencie... O Jezu, uleczył się jebany. W momencie, kiedy go zabiją, on przechodzi na ich stronę. Tak? Dalaran, dajcie... Dalej! Dalej, ręku gadżeta! Nie Czogal. Maligos. Już poniżej tysiąca. Jest, dobrze, poniżej tysiąca. Ja mam teraz jeszcze raz powinien się uleczyć. Albo nie zdąży. Nie da rady. Maligos został zniszczony. Okej. Rozumiem, że teraz gniazdo Mękinnych Smoków jest wasze. Tak? Co to wszystko? Co się dzieje? Trole są atakowane. Czogal przeszedł i bije. No dobra. No tutaj coś zostało zabite. A wróćmy jednak tutaj. Oglądaj, nieważne coś. O, tutaj ktoś walczy. Zobaczymy tą piękną wbitę, bo tutaj przejmują. Jeżeli zaraz szybko nie zrobią. GG, I go AFK. Okej, okay, bye. Ale czemu? Nie rozumiem cię. Dobra, jak tutaj jest u Kresoluta wygląda? No dziwię się, że tego nie zniszczyli. A czy w sumie teraz mogą Dalaran zrobić wbite? Chociaż chyba, że są naprawdę na przyjaznych stosunkach. O, ruszyli. 11 poziom Tauriciana. Ale tutaj tak potrzebny jest ten mniejszy Taurician, żeby przyzwać Ragnarosa. On jest tutaj, dobra. Ej, ale to jest całkiem dobry pomysł. Bo w tym momencie oni pomogą Forsaken, które atakują Eripik, który już nie należy do niego, tylko do Dalaran. A co się dzieje tutaj z Davidem? Halo. Wyczekacie, ale po co wyczekacie? Bo zaraz... Jesteśmy już ponad połowie. Wy powinniście tu ruszyć teraz i zaatakować. Ja nie wiem, że o chuj wam chodzi, nie wiem. Wszyscy mnie oszukują w tej grze, ja nie wiem co wy... Wy jesteście zacwani dla mnie.
Dobra, tutaj zamieniło się w Wretched. Dobra, no to tych Wretched zabijają, ale to jest strata jednostki. You want to lose this? LY. I need one level. Co, znowu wszedł? Tu. No chcę przyzywać przede wszystkim Ragnarosa. A tu wojska znowu są przyzywane. Chyba, że zdążą. Ale teraz oni mają większe szanse. No, albo i nie. A w dupie nie patrzę. Halo. Taurisian. Walnął ogniem. No dobrze. Mamy 12 level. Aha, czy od 12 można przezwać Ragnarosa? Debilu, przecież... Aha, 12, 13, 14. Ty gdzieś masz jeszcze pewnie tą kulkę. I get one level. Now I'm running. You're pathetic. No tak troszkę, no tak... Kurde, przyjść, stracić wszystko i uciec. Ale... On chyba zmniejszył ilość jednostek tutaj. I teraz... Dał szansę im. Teraz oni tu mogą wejść. I przerwać. Ale o ile zdążą. To będzie bardzo ciekawe. Dobra. Szybko patrzymy, co się dzieje na dole. Nie tu? Halo, Taurisian. No. Pokaż, co kurwa ty... cwaniakujesz. Masz 14 level. I just come for one level. I will not destroy you. Ale... Kretynie, chyba to potrzeba 15 level! You are my friend. A nie, wystarczy 14. A nie, 15! On co zrobił? Zaraz przyzwie Ragnarosa. Nie rozumiem czasami, co się dzieje w tej grze. Guess who's back? Back again. Ragnaros back. I will kill and slay your enemies. No i mamy Ragnarosa na poziomie 10. Ja bym chciał zobaczyć tutaj Katuna w akcji, a także... Wow. A tego niekoniecznie chciałem zaglądać. Adal? To jest Ragnaros. Deathwing. A, Deathwing. Czym się wyróżnić aurą? Troll Slayer. Nie wiem. To są chyba bohaterowie, tak? For fuck's sake. Tak czy siak, tutaj jest Deathwing. Ja bym chciał zobaczyć, jak on wraca tutaj do żywych. Ale... Wow! Wyrmrest... Oh my god. Wy macie... Kalsegosa. Oni mają teraz smoki! Iii, pierdolę! Halo! To jest naprawdę rozpierdol! Lecimy dalej, bo... się robi coraz ciekawiej. Bo Kalsegos morfuje. On jest normalnie tam chyba magiem, czy kimś. I wchodzi w postać smoka. I on może wtedy przyzwać pozostałe smoczki. Jakoś tak. Tak. Wygląda jak Kaltas. Nice. Czy ktoś tutaj atakuje? Nie. To gdzie? Aha, tutaj atakują. No dobra, tutaj nic się nie dzieje. Vermes Temple, to wiedziałem, że tutaj to się zamieni. O tym wspominałem. No i tak, to jest to, o czym wspominałem. To zostało przejęte. Ci nie zdążyli. Ja byłem głupi, zajęty patrzeniem, jak tamten przyzywa. Przepraszam. No ale cóż. Shit happens. Chcę zobaczyć tutaj... Killianena na 15. To jest kurwa straszne. Balnazar na 14 i Varimatras jako pizda na 4. I nadal masz Book of Midif. Przewiduje powolny, ale skuteczny upadek.
Co się tu dzieje? Nie wiem. Tu jest pierdol. A wróć. No tutaj jest Ragnaros. Molten Giant. No. Sprawdzasz chyba umiejętność tego bohatera. On ma tutaj rozpierdalające się w kilka stron ogniste tornada, spadające kamienie i właśnie te. Pazur, kurwa. Co? Też napisze co. No, kurde, nudzisz tym czogalem, ale no cóż, coś robisz przynajmniej. Bo Necrosz kurwa se stoi. Well, Ragnaros is OP, but not too OP. Too OP. Anyway, I have to go. Be right back. Mam nadzieję, że to nie będzie teraz chamskie wykorzystanie wiedzy. But you can get Deathwing as well. Jak to? No, i tak, to jest to, co mówiłem. Teraz zostanie wykorzystane to, że musi wyjść. Nie rozumiem tego. To jest teraz w chuj bez sensu. Czemu wszyscy ode mnie odchodzą? No, nie wiem, no może dają ci kurwa szansę, żebyś coś zrobił i poszedł po Deathwinga albo po swojego Oxarona. Tak czy siak, płonący Legion teraz wchodzi i niszczy. No... to będzie ciężkie. Sunwell Shard, the last remnant of power, safe from the shattered Sunwell. Teoretycznie mogą to wziąć i chyba odbudować Sunwell. Idzie do Illidari. Illidari. I to jest kurwa lekki błąd. W tym momencie jak dotrą do Illidana. Aktualnie pod... Aha. Dobra, teraz mogę iść do Maru. Czy tam Muru. To jest śmieszne, bo stąd kurwa są nieograniczone zapasy drewna. Eden is no revivable if he should die without the School of Gul'dan. The once great city of Stormgod has finally fallen. Co? Ale tak patrzę, no to kurde, teraz trochę się odbijają od dna. Majew przyszła. Będzie go teraz chciała go zabić. O! Kolejny błękitny smok. O! No i chyba się skończyło. To za długo Illidari nie pograli. So, GG? 4? Nie, no, wydaje mi się, że skończymy to jeszcze tutaj. 4? Me.
Nie wiem. To jest trochę. Takie what the fuck? Co się dzieje? O matko. Ile tego wojska tu jest? I'm down here, I'm coming to you anyway. Wrecked. Faranel, the master of Hasish has turned to dust. O kurczę. For a second. Czemu? Z kim przegram? Co? Where? Ja nie wiem już co tutaj się dzieje. Stąd? What? Czemu mi to zaznaczyło? Northrend maybe? Wait 5 minutes. No dobra, no tam Forsaken nie mają szansy. To mają całkiem spore. Nie wiem czemu oni niby mieli to przegrać, no fakt. I will only get stronger. No nie wiem. Ogólnie Kalecegos miał problem z pokonaniem Deathwinga na tym samym levelu. To będzie straszne. Będzie straszna, ale zarazem piękna walka. Nie wiem, po chuj to ona. Egwin? Egwin? Czy to nie jest? Czekajcie. Egwin to nie była jedna ze strażniczek, a w zasadzie matka Mediva? Która miała w sobie Kil'jaedena? Nie, Mediv miała w sobie Kil'jaedena. Kil'jaedena. No. A ona sypiała z jakimiś magami. Pojebę. Magowie. Mages. No, Cult of the Dam jeszcze nudzi. O! A jak już nie ma w grze? On tylko się tutaj ulokował po prostu. Co to stoi? Co ma? Ashbringera? Ma dwa... What? Jak? Chyba, że przejął Corrupted Ashbringera i go oczyścił. Co czyni go i tak jakoś mega mocnym. A jak tam trolle? No Malak może przyzwać Serpent Goda póki co. On musi teraz iść jeszcze po takiego nosorożcowego boga i chyba jedno takiego właśnie mamutowego. Albo niedźwiedziowego. Nie pamiętam już. No ale gościu, David, który nie ma praktycznie żadnego punktu, ma tyle wojska! Nie rozumiem tego! To jest śmieszne. A to co się dzieje? Dobra, wrócimy do tego. Oglądamy sobie. Oh. Where is Northrend? On the north! A kurwa. No dobra, tutaj się budują Illidari. No całkiem w porządku, tym bardziej, że ma tutaj zawsze swojego sprzymierzeńca. Ja się dziwię, że oni jakoś tak niemrawo dosyć grają, bo powinni tutaj zajmować te punkty kontrolne. Tutaj kurde, cały czas zdobywać. Ja wiem, ja też kiedyś robiłem błędy. Ja wiem, tak, to się o wiele łatwiej mówi, to jest prawda. Gdzie są kurwa te latające sukinsyny? O kurwa. Jedzie po punkty kontrolne. A jak to wygląda tutaj? Ma level 16.
przyspieszmy to troszeczkę do tej Final Battle, bo tam zostało niewiele. No to zostaną tylko 3 odcinki. David, are you already dead now? Are you... You are the dread now. You mean dead? Damn, Carpe. Dalaran, where you want to fight with me? Co? Wróć! Nie! Carpe Diem wyszedł! No nie! Slay... Kiedyś has destroyed the Burning Legion that broke... Co? Sylvanas has betrayed Netrezim, ale... Co? Co? Get to go. Aha, czyli nie ma final battle. I w tym momencie Forsaken ma 20 punktów kontrolnych. Wonder Teeth on the Pomeromos Azeroth have fallen. With her death, all hope of saving Azeroth from darkness are diminished. So, we won, right? Sam nie wiem, jak to ocenić. Tak, wiesz wszystko. Nice aim, by the way. Wow, really? Lol. O, no dobra, tutaj coś jeszcze się bije. A to raczej nie ma już znaczenia, to jest takie po prostu fight. A tak dopiero go skumam, że tutaj stoi, lol. Dobrze. No to już jest takie dobijanie, to nie ma sensu. Poczekamy do napisów końcowych. O, szybciej. Dobra, w sumie. A na tym skończę. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Był on trochę dziwny, myślałem, że na końcu będzie ta wielka, wyjebana walka. Tutaj się okazuje, że nie, nic nie ma. Nikt już nie został. Carpe Diem okazuje się, że wraz z Trihexem mogli zrobić naprawdę fajną walkę, ale tutaj puf, musiał wyjść. No, zdarza się. Przeanalizując cały mecz. Bardzo fajnie grali jako drużyna Krasnolud, Dalaran oraz Silverhand, a później Argent Crusade, tylko przez chwilę wydał sam. Ale cóż, nic nie trwa wiecznie, nawet Sojusz czasami musi klęknąć przed siłą rozumu, jaką prezentował Krasnolud, tam on musiał iść, więc no, dla niego to już było obojętne, co się stanie. Dobrze, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Lordaeon The Aftermath, ale pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz i przede wszystkim udostępniajcie dalej, żeby to inni ludzie też widzieli, bo jeżeli będzie więcej widzów, to będzie też więcej odcinków. Bo będzie to znaczyło dla mnie tyle, że Wam się podoba, a im więcej osób będzie chciało to oglądać, tym większą radość i przyjemność mi to sprawi. Bo szczerze, sprawia mi przyjemność to, że nagrywam, że mogę wrzucać filmiki na YouTube'a, bo to jest też fajna nauka dla mnie, żebym mógł nauczyć się jakby rozmawiać sam ze sobą. To bardzo fajnie rozwija choroby psychiczne. Tym bardziej, że
da mi to fajną wiedzę na przyszłość, jak mówić, żeby odbiór był lepszy przez widzów siedzących za telewizorem, jakże i tych, którzy mogliby stać przede mną, jakbym na przykład gdzieś występował. To jest bardzo fajne. Zatem bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście i mam nadzieję, że będzie nas więcej i więcej osób będzie mogło oglądać rozgrywki w świecie Warcrafta 3. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.